Byłam, słuchajcie, w Biedronce. Zakupiłam coś takiego. Kalamata, oliwki zielone, kostki sera. Ja tutaj już próbę zrobiłam. I powiem Wam, że fajne. Że bardzo dobre to. Tutaj macie o, opis, byście chcieli. Ja lubię oliwki. U mnie tam reszta nie za bardzo, ale ja lubię. Nawet właśnie tako jako. Po japońsku, jako przekąskę, także fajna rzecz. I zobaczcie, coś takiego dorwałam, nawet pan, słuchajcie, przy kasie spojrzał na to, bo fajna cena też była, 3 zł chyba, to ten serek, to oliwki coś koło 4 zł, oczywiście nie mam paragonu, więc tak mniej więcej, ale jakbyście się wybierali, zobaczcie, tu w ogóle jest jakieś oznaczenie, że chronione geograficznie zdaje się, ja tu teraz nie widzę w tym. Tu sobie przeczytajcie, zobaczcie sobie, w miarę wyraźnie jest 100 gram takiego serka, także zaraz też będę robić próbę, bardzo jestem ciekawa, także tutaj to i jeszcze wiecie co, takie coś zakupiłam, Biedronka, majonez z truflami i oczywiście nie wyostrza. Aha, bo tutaj jest coś o żółtku. Żółtko. Jest żółtko. Jaja z chowu z wolnego wybiegu. Takie coś wzięłam. Tutaj mamy taki znaczek. Wy sobie patrzcie, o, bo ja tutaj tak raz, że mi rozmazuje, a dwa, że to, wiecie, przez aparat się źle patrzy, ja po prostu nie widzę za dobrze. No majonez z truflami, także nawet takie 210 ml. Cena chyba 4,99 czy 3,99? Kurczę, już teraz nie pamiętam. Musiałabym brać paragon. W każdym razie coś koło tego. Kolega się rusza. Dobra, także takie nowości. Tu jeszcze wzięłam, to Wam pokażę, bo mam akurat na stole jeszcze jest chyba boczek surowy wędzony. Bardzo lubimy też ten boczek. No jeszcze tam parę rzeczy, jakieś pomidorki, brokuły, lawasz kupiłam. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. O, bo byłam w Biedronce, ale już tych zakupów Wam tak nie pokazuję. Chodzi o to, że po prostu to jest dla mnie, powiedzmy, nowość w zakupie. To też jest dla mnie nowość. To jest nowość. I zobaczcie, coś takiego znalazłam o smaku waniliowym. To jest ryżowy. Taki jest dość płynny, więc taki napój chyba to będzie. Nie wiem, czy tu jest napisane. Ryżowy, co tu jest? Kto się nazywa? O, jest. Tu macie. Napój ryżowy. Też Wam tutaj na chwilkę tak zatrzymam. Trochę się chyba tam światło odbije. O, może tak. Także coś takiego dorwałam. Może tutaj znajdzie się ochotnik na to, taka może przekąska, wiecie, coś innego, no zobaczymy, czy to w ogóle będzie, wiecie, smakowało, bo te różne wynalazki dziwne, no to mnie nie smakują, no ale wzięłam tutaj, może spróbują domownicy, sobie zobaczą. I jeszcze wzięłam jedną rzecz, ale to już rzecz kosmetyczna, reszty Wam tam nie będę pokazywać. Dobra, dwie ostatnie rzeczy Wam jeszcze pokażę. O, kochani, i tak, teraz będzie tak bardziej kosmetycznie. Jedna z Was mi polecała ten szampon i ja go wzięłam, słuchajcie, z Niuki. Suchy szampon. On jest... O ludzie! Znowu jest problem z tym. Dobra, jest zapach soczystego mango. Natychmiastowy efekt. Także wzięłam. Zobaczymy. 7,99. Tam mówię jeszcze o zapachu kwitnącej... Przepraszam. Coś mi wpadło. O zapachu kwitnącej wiśni i w ogóle jakbyście wzięli dwa, to byście mieli tam niecałe chyba 7 zł. Ja nie chciałam znowu brać, wiecie, nie wiadomo, że dwa znowu, bo ja mówię, nie mam nawet miejsca na trzymanie, więc wziąłem sobie ten jeden i tutaj jeszcze Wam tu opis, to mój osobisty, ale tak, jeszcze Wam pokażę taką rzecz, bo zbliża się Dzień Kobiet, ja wina lubię, piję. Różne rzeczy piję też inne, ale winko też lubię i takie coś sobie zakupiłam. Powiem Wam, że jeszcze nigdy nie piłam. To jest wino gruzińskie. Ono jest półsłodkie.
Także wiecie, od 18 lat, oczywiście dla widzów od 18 lat i tutaj mamy 12%, no i zazwyczaj standardowa butelka 750 ml i to jest w ogóle, o, czerwone półsłodkie wino wyprodukowane i butelkowane w Gruzji. Także takie coś na Dzień Kobiet. Wypróbuję, jak nie zapomnę, to Wam powiem, czy dobre. Ewentualnie, jakbym zapomniała, to dajcie znać, przypomnijcie się, to Wam powiem, czy dobre, czy warto kupić. Znaczy wiadomo, no, każdy ma też inny smak, nie? Także ja po prostu mogę powiedzieć, czy mnie smakowało. O, tak to powiem. No i takie szybkie, wiecie, dzisiaj zakupki z Biedronki. O. Pazurki, słuchajcie, zrobiłam sobie wczoraj. Jakoś tak, najgorzej tutaj kciuki gdzieś tutaj. Tą skórkę podlałam, no ale to wczoraj, wiecie, na świeżo zrobione. Wydaje mi się, że po prostu się tam wypłucze. Także taka jest jedna ręka. Drugiej Wam nie pokażę, bo trzymam aparat, ale na pewno na vlogu będzie widać. I pokażę Wam, co dzisiaj do mnie przyszło. Zrobiłam sobie, moi drodzy, zamówienie na AliExpress. O, kupiłam, słuchajcie, taką opaskę. Ona kosztowała tam około 7-8 zł, już dokładnie nie pamiętam. Ale bardzo fajna jest i powiem Wam, że jest bardzo podobna do tej mojej, którą sobie gdzieś tam kupiłam chyba w Stradivariusie. Kurczę, czy w H&M? Nie, w Stradivariusie chyba. Powiem Wam, troszeczkę jest... kurczę, uciekła. Troszeczkę jest węższa. Ta, ale no tamta kosztowała 25 zł. No, także sami widzicie, czasami warto coś tam na tym AliExpress sobie wypatrzyć. I przyszła do mnie wcześniej niż miała przyjść, bo ona przyszła, miała przyjść jakoś tak w kwietniu, a już mamy no 11 dzisiaj marca. No i dostałam tam 2 dni temu, także super, a dzisiaj właśnie dlatego Wam pokazuję. Zobaczcie, zamówiłam sobie jeszcze taką, nie miałam takiej fajnej do robienia maseczek opaski i zamówiłam sobie taką, ona jest na takiej właśnie rozciągliwej gumce, praktycznie przez całość to idzie, z takim fajnym napisem, oh my god, także takie bardzo modne są te opaski i zamówiłam sobie jeszcze jedną, w takim kolorze, można powiedzieć mniej brudzącym, w takim kolorze szarym. Też od tego, od tej samej osoby to przyszło jedną paczką od kogoś innego, ta opaska czarna, a te dwie przyszły do mnie dzisiaj też od jednego sprzedawcy i też przyszły właśnie wcześniej, bo miał przyjść w kwietniu, a tak jak mówię, mamy 11 marca i ja już je dostałam. Także no jak na razie jestem bardzo zadowolona, będę sobie testować, nie miałam właśnie takich opasek do maseczek i naprawdę wybór na AliExpress jest ogromny, bardzo dużo jest kolorów i w ogóle no, różnych wzorów, także do koloru, do wyboru, także patrzcie sobie też właśnie na AliExpress, też można fajne rzeczy sobie wyhaczyć.